Witaj. Dzień dobry. Dawno mi nie było, prawda? Dzisiejszy film będzie trochę inny niż wszystkie. Chciałbym Ci opowiedzieć pewną historię. Chciałbym też Was o coś prosić, ale to po kolei. Jak pewnie wiecie z moich poprzednich filmów, nie wiecie, że to jest aż na taką skalę. Zarzuciłem dużo praktyk. W tej chwili całkowicie poświęcam się opiece nad kotami. Mam ich pod opieką w tej chwili około 30. Kilkanaście mieszka w domu, kilkanaście przychodzi. I właśnie chciałem o tym kocie, który zresztą tam sobie śmiga z tyłu, o tym kocie chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć. To jest Buraczek. Buraczek przychodził do nas pobawić się z naszymi kotami. Młody kot, może rok, dwa. Kot dziki z lasu, ale bardzo miły, ułożony, przyjacielski do innych kotów, do ludzi. Przychodził co 2-3 dni, zjadał 3 miski żarcia, pobawił się z kotami i szedł sobie swoją drogą. Któregoś dnia nie było go ze 4 dni i po tych 4 dniach znalazłem, a w zasadzie inny kot znalazł go przed domem w takim starym pudle. Pokazał, że tam ktoś jest. Wiecie co? To było po prostu straszne. Przednia łapa cała powyginana, połamana, brudna, śmierdząca. Larwy much wyłażące z ran. Oszczędzę Wam dalszych opisów. W każdym razie te larwy much, robale, łaziły po nim całym i wyłaziły skąd tylko się da. Kot ledwo żywy. Zawiozłem do miejscowego weterynarza. Niestety pani doktor powiedziała, że nie podejmie się leczenia. Po prostu oni nie dadzą rady, żebym jechał do kliniki weterynaryjnej całodobowej. Pojechałem tak, od razu pojechałem do tej kliniki. Okazało się, że kot jest w ciężkim, tragicznym stanie. Nie dawali wiele szans, że przeżyje do rana, a nawet najbliższe 2-3 godziny. No troszeczkę poczekałem, po dwóch, może 3 godzinach wyszła do mnie z tak zwanego szpitala, ta klinika ma szpital dla zwierząt, wyszła pani doktor i powiedziała, że kot na razie przeżył. Trzeba będzie przeprowadzić amputację łapy oraz łopatki. Noga jest martwa, kot ledwo przeżył, nie daje wielkich szans, że przeżyje do rana. Zaproponowała uśpienie, eutanazję. Jak myślicie, czy mogłem się zgodzić na tak zwaną eutanazję, zabicie kota, który przywlókł się do mnie po pomoc w ostatkiem sił? Nie. Powiedziałem, ratujemy za wszelką cenę. Został w tym szpitalu. Było ciężko. Długo to trwało. Samo doprowadzenie do operacji zajęło, do stanu takiego, w którym można przeprowadzić operację, zajęło kilka dni. Potem operacja, amputacja kończyny, amputacja łopatki. Rekonwalescencja, ta najbardziej potrzebna w szpitalu. Kosztowało mnie to grubo ponad 5000 zł, ale chyba było warto. Kot żyje, dochodzi do siebie. Miał też kłopoty ze wzrokiem, wrzodzenia rogówek, też z tego wyszedł. Dlaczego Ci to wszystko opowiadam? Tutaj nie będę Ci mówił jakiejś pseudomądrości, że warto ratować każde życie, bo o tym wiesz. Warto ratować każde życie. Z tym, że w tym wypadku to trochę przekroczyło moje możliwości w tym momencie. Kiedy kot był wypisywany ze szpitala, musiałem podpisać weksel, że zwrócę te pieniądze. Część się udało. Trochę skombinowałem w jakiś tam sposób. Tutaj, jeżeli komuś na czymś naprawdę straszliwie zależy, jeżeli tu chodzi o pieniądze, to żadna magia, żadne takie rzeczy nie są w stanie pomóc. Tylko ludzie. Znajoma, prawie sąsiadka, osoba, która niedaleko mnie wynajmuje dom, założyła zbiórkę w internecie.
założyła zbiórkę na leczenie obóraczka. Umieszczę ten link do tej zbiórki w pierwszym komentarzu, który napiszę. Postaram się umieścić gdzieś też w opisie filmu. Jeżeli możesz, prześlij ten link znajomym. Ja wiem, że teraz powódź. Wiem, że są bardzo potrzebujący, ale nam z buraczkiem też potrzeba, żeby mieć otwartą drogę do tej kliniki weterynaryjnej. Uratowali go. Wzięli za to jak za zboże, ale uratowali. Tak, bo widzisz, te 30 kotów, już trochę więcej, wykarmić jeszcze, ale jak wchodzi sprawa opieki weterynaryjnej, przy tej ilości cały czas któryś z nich jest chory. Kilka wyleczyłem z kociego kataru. Wyszliśmy z kilkoma z naprawdę bardzo ciężkich stanów. Są teraz zdrowe, szczęśliwe, ale żaden weterynarz nie pracuje za darmo. Także zwróć uwagę na ten link. Roześlij go znajomym. Zbiórka się nazywa, zdaje się, to nie jest na moje nazwisko, na nazwisko tej znajomej. Zbiórka nazywa się, zdaje się, Kocie Sanktuarium. Zbiórka na leczenie trójłapnego buraczka, coś takiego. Ale będziesz miał link. Będziesz miała link. Roześlij go znajomym. Jeżeli możesz, ale tylko jeżeli nie możesz, nigdy ponad swoje możliwości, to wpłać parę złotych. I trzymaj się. Do zobaczenia.